No, siema Neiro, cześć. Żeby wyjść naprzeciw potrzebom ludzkości, wymyśliliśmy z Rotą, że zrobimy taki tutorial o obróbce. Obróbce w tym programie, który pokazaliśmy Wam w zeszłym roku. Program nazywa się Fotor. Można go ściągnąć za free z internetu. Podeślemy link do ściągnięcia tego programu. Już nie przechodzę przez proces instalacji tego programu. Mam nadzieję, że każdy sobie z tym poradzi. Ja już mam gotowy ten program i wrzucony na komputer i pokażę Wam na dwóch przykładach, jak za pomocą tego programu można dość łatwo podciągnąć trochę zdjęcia, delikatnie je obrobić. Wygląda to tak. Panel, ten pierwszy jest, wygląda w ten sposób. Mamy do wyboru albo edycję, albo zrobienie kolażu już z gotowych zdjęć, do czego gorąco na Was namawia. Potem jest jeszcze edycja seryjna. Nie dotykałem tego, przyznam się szczerze, nie wiem za bardzo, jak to tam działa. My się skupimy na tym pierwszym rozdziale, czyli na edycji. Tak wygląda panel, ten podstawowy. Tutaj, jak tutaj Państwo napisali, kliknij tutaj, aby rozpocząć. Klikamy, żeby rozpocząć. I otworzy nam się okno wyboru, skąd mamy pobrać zdjęcie, które chcemy obrobić. Tu sobie wybieracie tam z mojego komputera i tak dalej, z dysków, gdzie tam sobie te zdjęcia zrzuciliście. Ja akurat wrzuciłem sobie dwie fotki z Rumunii na pulpit. Jeden z nich to jest, który mam nadzieję mi się uda, jeden z nich nazwałem Kościół i on się tutaj załaduje. Mamy taki kościółek i spróbujemy to zdjęcie tak trochę tweaknąć, żeby było jeszcze trochę fajniejsze niż jest w rzeczywistości. Więc tak, panel z narzędziami znajduje się tutaj po prawej stronie, dość dobrze go widać. Pierwsza rzecz, którą oni dali na samą górę, to są sceny. Ja nie wchodziłem w te sceny, są tu różnego rodzaju presety, które można spróbować sobie zastosować, ale ja nie będę przechodził przez nie wszystkie, możecie się pobawić, poklikać, może znajdziecie coś, co Wam się spodoba. Ja będę skupił się na tych, które wymagają naszej ingerencji, które pozwolą nam samodzielnie dostosować te parametry zdjęcia, które chcemy poprawić. Drugim narzędziem jest narzędzie, które jest bardzo ważne, narzędzie, które się nazywa Przytnij. Klikając po kliknięciu na narzędzie Przytnij, mamy tutaj dwa takie podnarzędzia. Jedne to jest Wyprostuj, a drugie to jest Przytnij. One się otwierają takimi czarnymi, fajnymi trójkącikami. Klikamy najpierw na ten przytnij. Wokół zdjęcia zobaczycie, że zrobiła nam się taka ramka z zaznaczeniem każdego z rogu. I teraz, żeby przyciąć zdjęcie, czyli wykadrować, należy chwycić i przenieść tak, jak też go chcemy wykadrować. Trzymając myszkę, przycinamy zdjęcie, chcąc się pozbyć na przykład jakiegoś elementu z jednej strony. Na przykład tak zostawimy i jeszcze się pozbędziemy trochę na przykład tej góry. Załóżmy, że mi się to nie podoba, chociaż mi się podoba. Ale powiedzmy, że tak chcemy, żeby wyglądało nasze przycięte zdjęcie. I mniej więcej tak to zostawimy. Jak jesteśmy gotowi, dajemy zakończ. I wtedy mamy już, on nam wykadruje to zdjęcie zgodnie z tym, co my mu tam z góry narzuciliśmy. Teraz pamiętać należy przy kadrowaniu, że jeśli kadrujemy na przykład, tutaj chwycę myszkę i chcę skadrować trochę z góry, to tyleż samo muszę skadrować z boku, żeby to zdjęcie zachowało mniej więcej proporcje, w którym zostało zrobione. O tym trzeba pamiętać, no bo potem wyjdzie nam jakieś takie kwadratowe albo prostokątne, gdzie jak będziemy chcieli go wydrukować, to będziemy mieli problemy. Generalnie tak, mamy już to wykadrowane zdjęcie, ciach, dobra, koniec. Następnym narzędziem, który jest bardzo istotny, jest narzędzie, które się nazywa Dopasuj. Klikamy sobie na to narzędzie i mamy znowu taki cały zestaw podnarzędzi pod tym głównym narzędziem Dopasuj. Będziemy jechać od góry. Pominę narzędzie Red Eye Tool, które służy do eliminowania efektu czerwonych oczu na zdjęciach z lampą błyskową. Nie interesuje nas to zupełnie. Drugim takim rozdziałem jest ton. I tutaj można już dużo rzeczy pozmieniać. Zaczniemy od suwaka, który się nazywa ekspozycja. To jest suwak, który całe zdjęcie rozjaśnia. On nie robi nic innego, jak symuluje zrobienie po prostu jasnego zdjęcia. On rozjaśnia i jasne tony, i ciemne tony, i cienie. Każdy jeden z poziomów zdjęcia zostaje rozjaśniony. Powiedzmy, że ja chcę sobie go tak rozjaśnić trochę.
Następny suwak to jest jasność. On generalnie suwak też rozjaśnia, ale on rozjaśnia tylko jasne elementy. Generalnie raczej nie rusza tych ciemnych i cieni. Następny mamy kontrast. No kontrast wiadomo, po prostu zdjęcie będzie bardziej takie pęcznięte i trochę mocniejsze. Następny suwak to jest nasycenie. Jeśli chcemy, żeby nasycenie kolorów było wyższe, przesuwamy ten suwak w prawo i zrobi nam się tak i tutaj taka heca. On teraz moim zdaniem jest trochę za jasny, więc ja trochę ściągnę tych jasności. Powiedzmy, że zostawimy go tak. Jak chcemy zmniejszyć nasycenie, to skręcając na sam w dół, zrobimy z tego zdjęcia czarno-białe. Po prostu ściągnęliśmy wszystkie barwy do zera. Ale my chcemy tam, żeby było widać to niebieskie niebo, ale też bez przesady, bo jak zrobimy tak, to trochę kościół wygląda, nie wiem, jak nie o żółtaczkę. Więc tak generalnie, tak delikatnie, prawda? To była ta zakładka ton. Pod spodem mamy następną zakładkę, która się nazywa szczegół. Tutaj w tym szczególe tutaj wyostrzamy delikatnie zdjęcie. Jeśli zdjęcie jest jakoś tam delikatnie nieostre, to możemy tutaj delikatnie przesunąć i trochę go wyostrzyć. Uczulam, żeby nie korzystać z tego narzędzia zbyt mocno i zbyt gwałtownie, bo możemy zrobić takie zdjęcie, które będzie bardziej wyglądało jak grafika komputerowa niż zdjęcie, więc tu z tym bardzo ostrożnie. Następny jest balans bieli. W balansie bieli mamy znowu dwa suwaki. Jeden to jest temperatura. Przesuwając w prawo w kierunku żółtego zrobimy zdjęcie, które będzie bardziej ciepłe. Przesuwając w lewo od zera, ono będzie chłodniejsze. Tutaj też sami się pobawcie, które Wam bardziej pasuje i tak delikatnie ocieplę o 8 punktów. Jeśli chodzi o tint, to jest taka jakby naleciałość barwowa na zdjęciu. Ona może być bardziej czerwona albo bardziej zielona. Dopasujcie sobie, co Wam się bardziej podoba. Czerwona wpada w takie tony, zielona wiadomo w takie. Można czasami uzyskać ciekawe efekty, ale no, nie jest to najważniejsza generalnie rzecz na świecie. Chyba że zdjęcie jest ewidentnie przesunięte w jedną albo w drugą stronę, wtedy można to skorygować. Następnie mamy winietę. Winieta to jest fajna sprawa, to może nie będzie tego, może nieczęsto stosowana na tych zdjęciach takich krajobrazowych, ale na różnych innych portretach i może na tym następnym zdjęciu, które będę potem obrabiał, Wam pokażę, może tam ta winieta będzie trochę ciekawiej, będzie bardziej ją widać. Winieta polega na tym, że rogi zdjęcia delikatnie nam się przyciemniają. O, tak jak tutaj, zrobimy na 100% i zobaczycie. Robi się taka ewidentna winieta, taka trochę jak na starych zdjęciach. Można delikatnie tutaj sobie przyciemnić, chociaż na zdjęciach widokowych, tak jak mówię, ja nie jestem ogromnym fanem. Kolejna zakładka to jest highlights, shadows, czyli jasne tony, czyli tony te wysokie i cienie. Wszystko co robi ten suwak to jest, on albo rozjaśnia jasne pola, albo je delikatnie ściemnia. Jeśli byśmy mieli na przykład niebo przepalone, że na niebie byłoby zbyt dużo bieli, nie byłoby szczegółów, to wtedy byśmy sobie delikatnie ściągnęli to w dół. Tak samo analogicznie z cieniami. Jeśli tracimy jakieś detale w cieniach, to on nam cienie generalnie rozjaśni. Jak popatrzycie na przykład tutaj na te dwa smreki, jak te cienie ściągniemy, to one rzeczywiście ciemnieją. Ale jak je rozjaśnimy, o tutaj, to właśnie w tych miejscach, gdzie jesteśmy w cieniach, tam delikatnie będziemy mieć więcej światła. I to w zasadzie tak pokrótce, jeśli chodzi o te dopasowania. To jest generalnie zdecydowanie najważniejsze narzędzie. Tutaj w dolnym pasku możemy sobie zrobić, kliknąć przycisk porównaj. Tak zdjęcie wyglądało wcześniej, a tak wygląda teraz. Nie ma jakiejś gigantycznej różnicy, ale jest generalnie, wydaje mi się, trochę lepiej. Zajęło to jedną minutę, albo nawet nie. Jak się wejdziecie we wprawę, to naprawdę można w ciągu 20 sekund zrobić fajny efekt. Nie będę wchodził w kolejnym takim narzędziem po kolei są efekty. Nie będę w nie wchodził, poklikajcie sobie sami, można tutaj narzucić mu z góry jakieś tam presety, które są przedefiniowane. Dodać na przykład, pokażę Wam coś może takie, dodać na przykład jakąś tam flarę światła, okropna, albo takie coś, nie wiem co to jest, o, albo nawet takie hardkorowe, trochę rosyjskie. Zawsze jak jesteście w tych efektach i coś Wam się nie podoba, to tutaj zawsze jest pierwszy kafelek, to jest zawsze brak, więc jak klikacie na to wracacie do poprzedniego
stanu zdjęcia sprzed, przed zmianami, tymi ostatnimi. Jest tu też BW, czyli Black and White. Można sobie kliknąć, zmienić na przykład taki ten widok na czarno-biały, poklikać sobie, są różne, bardziej fajne, mniej fajne, bardziej ingerowane, mniej. Tu na przykład można sobie zrobić takie czarno-biały, się nazywa Comic Book. Teraz wchodząc na przykład znowu w dopasowania, jak sobie wejdziemy w nie w szczegóły, w tony, damy sobie trochę więcej kontrastu, o, na przykład tak, trochę więcej jasności i zrobi nam się takie dość fajne czarno-białe zdjęcie z ładnym niebem. Więc są tutaj możliwości jakieś. Następną taką zakładką jest brzegi, czyli można nadać naszemu zdjęciu ramki. Nie namawiam strasznie, ale jak chcecie, to się możecie pobawić, klikając po prostu tutaj w ramki, które się rozwijają, na przykład taka jest ramka, albo jest taka ramka, która wygląda jak ramka z filmu, z kliszy, no jest tego trochę. Zawsze pamiętajcie, tu na górze jest brak, klikacie na brak i wychodzicie sobie z tego i nie ma już, nie ma tego, co zrobiliście. Fajnym efektem, który potem pokażę też na następnym zdjęciu, będzie efekt tego fokusu. To jest efekt, który pozwala rozmyć część zdjęcia, a część zostawić taka, jaka jest. Tutaj macie wybór przesłon, które symuluje ten efekt. Jak na przykład klikniecie sobie na przysłonę F1.4, to tutaj zobaczycie i wyskakuje takie fajne kółko. To kółko można, średnicę tego kółka można powiększać bardzo łatwo, chwytając tutaj za rogi tego kółka. I wtedy to, co mamy w środku, jest ostre, natomiast wszystko na zewnątrz jest rozmyte, tak jakbyśmy zastosowali tą przysłonę 1.4. I tu można się pobawić, kliknąć 2.8, kliknąć 5.6 i zobaczycie, jak tutaj będą nam wracać szczegóły z rogów kadru. F16, tu już w zasadzie jesteśmy w domu i oryginał, czyli całe zdjęcie ostre. Jak chcecie, można taki efekt sobie zastosować, może jak się komuś podoba. Generalnie efekt stosuje się po to, żeby tą konkretną część zdjęcia, która jest zaznaczona w kółeczku, zrobić jako tą, która przyciąga wzrok, natomiast cała reszta jest taka rozmyta, gdzieś tam moody. Jest to dość generalnie fajny efekt i zwłaszcza przy portretach będzie się na pewno dobrze sprawdzał. Można sobie zrobić efekt na twarz, natomiast reszta będzie rozmyta. Pokażę na tym drugim zdjęciu, które będziemy omawiać. Ten tryb ostrości można robić w dwóch jakby wersjach. Jedna w tym takim kolistym punkcie fokusu, a druga wersja, jak przeciągniecie sobie tutaj ten suwaczek, który jest na górze, to te punkty wyboru ostrości zrobią się pionowe albo poziome, w zależności od tego, jak je przesuniemy. Zmieniać ich położenie możemy tutaj w środku, jak się najedziemy myszką na mniej więcej środek, pokażę już takie dwie półkoliste strzałki. My decydujemy potem, czy chcemy, żeby ten fokus był w pionie, czy w poziomie. Jak chcemy, żeby na przykład był w poziomie, to zostawiamy w ten sposób i znowu też tu, najeżdżając myszką, możemy sobie tą linię przeciągnąć. O. Też fajna sprawa w portretach. Można sobie rozmyć tam tło, dość taki, wydaje mi się, fajnie ciekawy. I to w zasadzie tyle. Jak kończymy to zdjęcie obrabiać, powiedzmy, że to zdjęcie mamy gotowe, klikamy na eksport, który tutaj jest w dołu, na środku mniej więcej ekranu, damy zapisz na komputerze, sobie go jakoś tam nazywamy, na przykład kościół obrobiony i format JPEG, wybieracie, jeśli zostawiacie, nie zmieniacie rozmiaru, to on sobie zostaje. Wysoka jakość, zapisz zdjęcie, on zapyta nas gdzie, możemy sobie zapisać też na pulpicie, ja akurat tam zapiszę, bo tam był oryginał zapisany i daję zapisz. Zdjęcie obrobione, dziękuję. Następne zdjęcie za chwilę w osobnym filmie będzie troszkę inne, żeby wam pokazać, jak inaczej to można jeszcze wykorzystać. No to chyba na razie tyle.